Cześć ekipa, tu Pęczar, witam was w kolejnym odcinku serii Amigowe Oryginały. Dziś na stół trafia kolejna, fajna i stosownie do nazwy serii, kolejna amigowa gra w Big Boxie. A grą tą będzie kolejny klasyk i to taki przez duże K, żeby podkreślić jak klasyczny klasyk to jest. No ale chyba wszyscy się zgodzą, że gra Second Samurai to bez dwóch zdań klasyk jest, a do tego świetna gra, którą po prostu wypada sobie przypomnieć, a już na pewno od czasu do czasu zagrać. Klasycznie zatem opowiem wam słów parę o samej grze. Postaram się powiedzieć co nieco o historii, no i oczywiście o tym, jak w tą grę się gra. Standardowo też nie zabraknie paru wspominek z czasów, kiedy to było dane mi w tą grę zagrać, być może po raz pierwszy, ale być może też niekoniecznie. Gotowi, a więc zaczynajmy. Second Samurai to zręcznościówka, platformówka z elementami logicznymi, z widokiem z boku, stworzona przez Vivid Color, a wydana w 1994 roku przez Psygnosis na Amigę oraz Sega Mega Drive. Jest kontynuacją gry First Samurai, która ujrzała światło dzienne w 1991 roku. Jako że gra jest kontynuacją, można przypuszczać, że jest też kontynuacją historii, jaką poznaliśmy w części pierwszej. I o ile w przypadku gier z tamtych lat to nie jest wcale takie oczywiste i wcale tak być nie musiało, to tutaj akurat właśnie tak jest. Zatem historia w części pierwszej rozpoczyna się w czasach starożytnej Japonii. Poznajemy Lorda Kirę oraz jego wojownika, którzy odwiedzają wioskę leżącą u podnóża góry w celu zebrania podatków. W tym samym czasie z gór schodzi zły król demonów, który unicestwia całą populację wioski, nie oszczędzając nikogo, również Lorda Akirę. Dzielny wojownik Lorda, będąc zbyt słabym, żeby stawić czoła demonowi, ucieka, lecz poprzysięga zemstę. Z mórz wyłania się mag, któremu udaje się przepędzić króla demonów, zmuszonego uciekać, przenosząc się w czasie. Młody wojownik, korzystając z okazji, wyprasza u maga pomoc w zemście za śmierć swojego pana. Mag przenosi go w przyszłość za demonem, gdzie nasz dzielny wojownik staje czoło w czoło ze swoim wrogiem. Teraz tylko najbardziej oświecony, najodważniejszy z wojowników będzie w stanie go pokonać. W sumie historia taka budująca klimat, chyba sami przyznacie. A zapewniam, że klimatu no, w tej grze nie brakuje. Dla lubiących czasy starożytnej Japonii, samurajów, magii i tego typu rzeczy na pewno przypadnie do gustu. Zresztą, na pewno grę zna wielu graczy, którzy byli nimi w latach 90. No dobra, zatem teraz parę słów o samej grze, o rozgrywce i tak dalej. Jak można wywnioskować z historii, w grze wcielam się w postać wojownika, samuraja, którego głównym i ostatecznym celem w życiu jest pomszczenie śmierci mistrza, czyli pokonanie króla demonów. W odróżnieniu od części pierwszej, tym razem w drogę możemy wyruszyć w pojedynkę, jednak żeby było łatwiej, z pomocą może przyjść nam drugi wojownik, ponieważ jak wspomniałem, gra posiada tryb dla dwóch graczy. Do pokonania mamy trzy olbrzymie światy, podzielone na mniejsze etapy, dwa pierwsze na cztery, a ostatni na dwa. Jak już wiemy, demon uciekający przed naszym dzielnym samurajem przenosi się w czasie, zatem akcja w każdym z trzech dużych światów dzieje się w Japonii, z tym, że w różnych czasach, od przeszłości, poprzez teraźniejszość, po przyszłość dziejącą się w XXIV wieku. A więc przed naszym lub naszymi bohaterami, w przypadku wyboru trybu dla dwóch graczy, bardzo długa i trudna misja, podczas której przyjdzie nam walczyć z zastępami bardzo zróżnicowanych sługusów demona, zwanych minionami, a będą to węże, szczury, wielkie osy, wojownicy ninja, a nawet roboty. Do tego dochodzi walka z mniejszymi bossami etapu, rozwiązywanie różnych zagadek logicznych, zbieranie punktów doświadczenia koniecznych do pełnego ukończenia gry, a na sam koniec odnalezienie i pokonanie głównego wroga, a zarazem pomszczenie śmierci mistrza Akiry. Oczywiście tak w skrócie i w ogóle wygląda na prostą rzecz, ale proste oczywiście absolutnie nie jest. To ostra walka jest. A jak walka jest, no to czym w ogóle tutaj walczymy? Podstawową bronią samuraja jest sam samuraj, o czym wie każdy samuraj, nieważne. Zatem nasz bohater może atakować przeciwników wręcz, co jest jakby nie patrzeć jego najsłabszą bronią. Następnie ma do dyspozycji katanę, którą również może zadawać różne szybsze i słabsze lub wolniejsze i mocniejsze ciosy. Minusem tego oręża jest to, że się zużywa, dlatego należy używać jej z głową. Może również miotać sztyletami, co jest przydatne do walki na odległość. Ta broń również szybko się kończy. Kolejną bronią są bomby unicestwiające wszystkich wrogów na planszy. Tak samo jak sztylet, należy oszczędzać. Są też czaszki przylegające do wroga, obniżające jego energię i tych też za wiele nie ma. Generalnie każda broń, jaką włada nasz samuraj, dosyć szybko się zużywa, dlatego nie możemy ciągle i beztrosko sobie ją machać na lewo i prawo bez żadnych konsekwencji. Bo tak naprawdę koniec końców zostaną nam same ręce i nogi. Ale żeby nie było tak całkiem źle, nasz samuraj potrafi też rzucać magiczne zaklęcia.
No bo mamy coś takiego jak magiczna księga, którą ofiarował samurajowi wspomniany w historii mag. Księga zawiera trzy zaklęcia. Zaklęcie czerwone, czyli magiczna bomba. Zaklęcie żółte, czyli magiczny miecz. Zaklęcie zielone, czyli chwilowa nietykalność. Co do magii, to na swojej drodze samuraj spotyka również magiczne niebieskie kule. Większe przenoszą naszego bohatera do kolejnej sekcji, natomiast mniejsze do ukrytych pomieszczeń na danym etapie. Odnajdzie też magiczne twarze, będące przełącznikami aktywującymi różne obiekty, ale również przeciwników. Tych należy używać ostrożnie, ponieważ mogą nam zaszkodzić. W końcu znajdzie też małe buteleczki, będące dodatkowym życiem. Tyle w temacie magii. Generalnie jest tego trochę i opanowanie tego wszystkiego no wymaga odrobiny czasu, wprawy, chęci itd. Ale oprócz magii w grze znajdziemy też parę innych rzeczy, ułatwiających nam tą trudną podróż. Przede wszystkim będzie to jedzenie, które odnawia energię naszego bohatera. Będą to również małe czarki zawierające punkty doświadczenia niezbędne do ukończenia gry. I w sumie tyle. Reszta to już sama czysta i przyjemna walka, tocząca się w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. A więc jeżeli chodzi o oprawę, to co rzuca się w oczy zaraz po odpaleniu gry to grafika, która stoi na najwyższym poziomie, jak na grę spod szyldu Psygnosis zresztą przystało. Naprawdę przyjemna, kolorowa, bardzo szczegółowa. Pierwszy plan, po którym się poruszamy, jest kolorowy, bogaty w szczegóły i fajnie animowany, natomiast tło z fajną graficzką, animacjami oraz przyjemnym gradientem wcale nie zostaje w tyle. Wszystko jest takie, jak być powinno. Grafiki pojawiające się przed samą grą, jak i w jej trakcie, prezentują się równie dobrze. Wszystkie obiekty oraz przeciwnicy pojawiający się w grze prezentują się ponownie bardzo dobrze oraz są pięknie animowane, tak samo jak postać naszego samuraja, który stawiając pierwsze kroki czyni to w sposób, że tak powiem, spektakularny. Graficznie amigowy 16-bitowy majstersztyk. Jeżeli chodzi o muzykę i efekty dźwiękowe, to tutaj jest również dobrze. Muzyka w intrze jest cholernie wręcz klimatyczna. A w samej grze? Cóż, idealnie uzupełnia całość oprawy. Chociaż nie do końca podobają mi się te wstawki, gdy znajdujemy coś ciekawego. No ale co kto lubi. Suma summarum pod kątem oprawy to wysoka pozycja w świecie amigowych gier. Tutaj powiedziałem już dużo, mogę dać tylko tyle, że oczywiście w latach 90. w tą grę trochę grałem. Więcej jednak grałem w część pierwszą. I teraz, porównując te dwie części, pierwszą i drugą, mogę powiedzieć, że jedynka podoba mi się bardziej niż część druga. Dlaczego? Między innymi dlatego, że było ładne intro. Intro miało taką fajne, miało takie fajne animacje i muzyka, nie wiem czy pamiętacie, muzyka z jedynki, z intra, taka z takim motywem miecza, taka wpadająca w ucho fajna i takiej katany, takiej, nie wiem, uderzającej, przeszywającej powietrze. I to było naprawdę fajne, naprawdę świetne. Oczywiście sama gra też była fajna. To, co mi się nie podobało w jedynce, jest też w dwójce, czyli bardzo nie podoba mi się taka wstawka Alleluja i tego typu rzeczy, jak coś znajdziemy. Po co to, na co to, dlaczego, tak nie mam zielonego pojęcia. Gra ma klimat, fajny klimat, taki przemawiający do mnie, no i coś znajdziemy, jest Alleluja i coś tam. Po co, na co? Nie wiem. Nigdy mi się to nie podobało. Przez to też gra, może nie tyle unikałem jej, co nie grałem w nią aż tak dużo, ile mógłbym grać. Sama gra podobała mi się, historia to wszystko graficznie, no Psygnosis, tak, graficznie to majstersztyk, jak mówiłem. Ta gra tym przyciągała do siebie, mnie, no bo to co się działo w tle, to wszystko żyło tak naprawdę, piękny gradient, to wszystko było piękne dookoła i ta gra przyciągała mnie właśnie tą grafiką do siebie. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to już może niekoniecznie. Jedynka, powiem tak, jedynka jeszcze była taka w miarę, powiedzmy, że łatwa, natomiast dwójka miejscami jest tak cholernie trudna, że to się aż w głowie nie mieściło i dziś grając tą grę nie mieści się nadal, żeby było ciekawiej. Oczywiście mamy tych bossów po drodze różnych, pomniejszych, większych i tak dalej, wszystko spoko, pięknie, ładnie, ale już na samym początku, gdy mamy ten motyw, że po tych takich bańkach do góry musimy wejść, jakiś schodzimy do skin, ten ogień taki przeskakuje, to już tutaj baty dostawałem. I pamiętam, że kiedyś było tak samo. Dosyć szybko w tej grze dostawałem baty. Taki beginner's trap, który się wykonywało, to na początku, gdy się dorwało miecz, to tym mieczem las. Nie ma miecza. Ojoj, nie? No taki beginner's trap był taki pełnym ryjem, bym powiedział, no bo to szybko zniechęcało do gry. Dostały ręce i nogi i fajne odgłosy zresztą wydawał siebie, jak bił tymi rękami, nogami. No ale generalnie same ręce i nogi, także no to było troszeczkę zniechęcające. Ale gra generalnie była bardzo fajna. Tylko, że przez to, że trudna, ja na przykład osobiście nigdy jej nie ukończyłem, nie było mi to dane ją ukończyć, no i generalnie nigdy tak do niej chętnie nie wracałem. Po latach dziś do niej wróciłem, myślałem, że sobie pogram, że przejdę ją, zrobię ją dalej troszeczkę, no nie, to co ugrałem, to ugrałem, ale żeby ją zakończyć, nie ma opcji, gra dalej daje wycisk, dalej daje w kość, jakby to się absolutnie w ogóle nie zmieniło, wymaga naprawdę dużo, dużo wprawy, dużo ćwiczenia, podobnie jak na przykład gry, które dzisiaj możemy zagrać, na przykład Kid Chaos i tak dalej. No to są takie gry, które są fajne, ciągną do siebie wyglądem, oprawą, wszystkim, muzyką i tak dalej, ale niestety. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj w amigowej wersji jest na nie, to jest to, że muzyka
gdy mamy muzykę w grze i coś znajdziemy, to te kanały zanikają audio. To z tytułu tego, że Amiga ma mało kanałów audio, czy jakoś tak, z tego co rozumiem. Generalnie zanikające audio zawsze mi się w grach nie podobało. Tutaj też to jest, to audio zanika. Troszeczkę mnie to denerwowało. Kiedyś może tak nie, ale dzisiaj na to zwracam uwagę, że tak się niestety dzieje. No cóż, może troszeczkę ten ból żuła, bo teraz mamy tyle wszystkiego, kiedyś nie było, to wiecie jak to jest. No ale generalnie mówię, gra jest spoko pod względem oprawy, ale sama rozgrywka, jak nie masz dobrego treningu, to trzymaj panie. Trzymaj panie za ręce i za nogi, bo może być naprawdę ciężko. O tym wie każdy, kto w tą grę grał kiedyś i zagra dziś, też się o tym przekona dosyć brutalnie. Dobra, słuchajcie, rzucimy teraz okiem na to wydanie, na to pudło, może jak ono się prezentuje. A więc tak, przede wszystkim, pudło wygląda bardzo ładnie, ma bardzo fajną taką grafikę, tutaj wszystko namalowane. Oczywiście gra jest na dwóch graczy i mamy tutaj dwóch swoich bohaterów, bardzo ładnie to wygląda. Taka niebieska okładka, te ognie, to wszystko, te czaszki, którymi oni władają i tak dalej, bardzo fajnie. Ta okładka, ale to jest Psygnosis. Psygnosis przyzwyczajało nas do tego, że wydawało bardzo fajnie gry i tutaj to absolutnie nie zawodziło. Pięknie, informacja Amiga version 1 Mega Required i tak dalej. Z tyłu oczywiście mamy rysunek naszego tutaj samuraja, znowu wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście historia przytoczona w skrócie i standardowo parę screenów z gry, jakie przyjdzie nam oglądać. To generalnie dosyć blisko z gry, to może twórcy też za daleko nie zaszli, nie mam zielonego pojęcia. I Vivid Image Info i tak dalej, także bardzo fajnie to się prezentuje. Od boku mamy typowe takie informacje, że Second Samurai i tak dalej. Z drugiej strony to samo, otwieramy pudełko. Pudełko to jest standardowe dla Psygnosis, aha, tu logo Psygnosis od góry, tak a propos. Pudełko to typowe dla Psygnosis 2 w 1, czyli mamy okładkę zewnętrzną i mamy pudełko wewnętrzne wykonane z ekopapieru. Czy coś tam recyklingowi poddawane może być? Oczywiście ja tego nie będę robił. Absolutnie nie. Mamy tutaj tak. Mamy tutaj instrukcję obsługi. Taka czerwona książeczka. Tutaj na pomarańczową kamerze wygląda, jest czerwona. Standardowa w różnych językach. Mamy tutaj opisane różne tam rzeczy, jak używać, historię, co używać, co znajdziemy, na co zwracać uwagę, jakieś tipy i triki, tips and tricks, jak przeżyć w tej grze jak najdłużej się da. Także typowa taka instrukcja, bardzo fajna, gruba. Gruba dlatego, że w różnych językach. Także tak to jest. Jeszcze tutaj w środku znajdziemy, oczywiście mam kartę rejestracyjną, którą możemy wysłać do Liverpoolu. Karta jest niewypełniona, także fajny motyw dosyć. Mamy jeszcze taką małą ulotkę, nie wiem czym to jest. Mamy gratuit joystick, to jest coś po francusku. Je vous voa, coś tam, jak ktoś chce, to może przetłumaczyć. Okej. Okay. Dobra, Google Translate pewnie zadziała. I tu możemy sobie co, jakiś chyba magazyn, jakaś prenumerata na jakiś magazyn mi się wydaje. Ui, dobra. I oczywiście w pudełku mamy na sam koniec jeszcze 3 dyskietki, bo gra jest na 3 dyskietkach, proszę bardzo, z sitodrukiem, tak to się prezentuje. 3 dyskieteczki, sitodruk, bardzo fajnie. Także taki zestaw mamy w środku. W tym pudełku tak się prezentuje to wydanie. Za wiele tego nie ma. Plakat by był fajny, bo gdyby plakat był takim, z taką grafiką, jak mamy okładkę tutaj, taki plakacik w dużym wydaniu, to by było coś. Ciekawe, może były wersje z plakatem, nie mam zielonego pojęcia, ale generalnie to mamy w pudełku i tak to wszystko wygląda. No dobra, na sam koniec podsumowanie. Słuchajcie, najpierw przetoczę wam noty, jakie ta gra dostawała w magazynach w tamtych latach. Mamy Amiga Computing, dało jej 91% na 100, Amiga Action 87% na 100, Amiga Power 90% na 100 i Amiga Format 91% na 100. Średnia około 90%. Na 100%, czyli gra była oceniana bardzo wysoko. To nie dziwi, bo słuchajcie, bo gra naprawdę była bardzo fajna pod każdym względem tak naprawdę, tylko że była trudna. Ale co to obchodziło twórców, że była trudna, skoro była fajna, tak? Zatem wysoka nota. Czy ja dziś tą grę mogę polecić? Powiem tak, że owszem, mogę polecić tego, żeby w nią zagrać, przypomnieć sobie. Kto nie grał, to może zagrać, spróbować. Kto w nią kiedyś grał, to może sobie przypomnieć, bo naprawdę warto w nią zagrać. Choćby dlatego, żeby właśnie sobie odświeżyć. Przypomnieć, że taka gra kiedyś istniała i ile frajdy dawała. Mógłbym ją porównać z grą Guts. Gra Guts była kiedyś popularna na informatyce w różnych w szkołach średniej najczęściej. I ta gra też była podobnie popularna, bym powiedział. Pierwsza część, która wyszła na peceta, bo dwójka się na peceta chyba nie ukazała, z tego co kojarzę, ale jedynka się ukazała, którąś część graliśmy w jedynkę na informatyce. Także tak, grę polecam, kto grał, a na pewno dużo osób grało, no bo warto, tylko, tak jak mówiłem, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na pewno się uda, mi się nie udało, może za mało cierpliwości mam, albo za mało się przyłożyłem do tego. Jest to taka możliwość, ale generalnie tak, polecam, bo kawał dobrej roboty, kawał dobrej gry, kawał dobrej amigowej gry, to trzeba powiedzieć. Na Amidze ta gra robi robotę, a dobre gry na Amidze
to nie było takie oczywiste, szczególnie później, ale w czasach świetności Amigi to było, no było oczywiste, ale takich naprawdę bardzo dobrych, bo tą grę zaliczam do gier bardzo dobrych pod względem oprawy. No, gameplay to jakby z tym, ale pod względem oprawy, nie? I tak należy sobie ją przypomnieć, bo jest naprawdę bardzo fajna i warta tego, żeby w nią dziś zagrać. I takie jest moje zdanie. A w tym odcinku to było tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was Pęczat i do następnego. Trzymajcie się, cześć!